Dzień dobry, witam Państwa bardzo w kolejnym odcinku z Mario i Zająców. I Luigi. I Peachy i Edge. I zobaczmy, co się dzieje za tymi tajemniczymi drzwiami. Ważnego miejsca, jest takich 5 w grze. Więc nie wiem, czego się po tym spodziewać. To wygląda jak teleport do tych super wyzwań z pierwszej gry, czy z DLC z Donkey Kongiem. Tak mi się przynajmniej kojarzy. To może być wszystko. Nie wiem. Jest to bardzo, bardzo ważne, tak jak zobaczymy sobie, jak sobie nie zobaczymy. Ale jest takich 5 w grze, jest to jedno z najważniejszych znajdziek, więc... I też kosztowało to bardzo... O, wow! Nie wiem, na co się patrzy, ale mi się... A. B. Wygląda bardzo jak... parę takich miejsc właśnie w pierwszej grze. Seria trudniejszych walk, sekretna strefa. Dobra, ten pierwszy świat się chyba nigdy nie skończy. Ale to... Ale to wygląda ekscytująco. Z drugiej strony może powinienem poczekać, aż tego luma fabularnego kolejnego zdobędę. I akcję z nim. To wygląda strasznie ciekawie. Zobaczmy tą rurę. Bardzo dużo walk, bardzo dużo. Zaraz. Nowy luma jest do zdobycia za to. A to ciekawie działa. Dobra. Cokolwiek, cokolwiek. Jakieś dziwne glicze z kosmosu się tu zadziały. Ja wchodziłem we mnie, rzeczywistość rozpadała, inne rzeczy. Już jesteśmy w innej rzeczywistości, a teraz jesteśmy w jeszcze innej rzeczywistości, tej innej rzeczywistości, więc nic dziwnego, że jakieś glicze mogły się po drodze pojawiać. Tylko 5 wrogów. Nie wydaje się to złe. Zobaczmy arenę, więc czysto pod walkę będziemy szli za tym odcinkiem chyba i z tymi wyzwaniami. Wydaje się to bardzo proste. Być schowanym i pojedynczo ich wyciągać. Dwie tury będą wszyscy leżeli. Na pewno rzeczy trafiające kilku naraz nie będą bardzo potrzebne, więc Królik Mario czy Peach nie będą konieczni. Co chcemy zrobić, to oczywiście tak wykorzystywać te walki. Bardzo lubię w grach po prostu nie używać przedmiotów do leczenia, jeśli jest to możliwe. Jest po prostu bardziej satysfakcjonujące, tak? Ignorować przedmioty i próbować leczyć się za pomocą umiejętności w trakcie walki, tak, takie dodatkowe wyzwanie sobie robić, więc na razie będę tak robił, dlatego też chcę teraz jako Peach troszeczkę wyleczyć koleżankę. I ona będzie dobra do obrażeń na jednego przeciwnika i Luigi będzie dobry też właśnie w to samo. Tak mi się wydaje. Troszeczkę nam się oberwie, mam nadzieję, że nie robią dużych obrażeń. To może być zdeczka wymagające. Luigi trzymaj po prostu bieganie. Królicza Peacha więcej latania. I dasze kolejne byłyby fajne. Na razie zresetuję. Wezmę po prostu jeden raz obrażenie, dwa razy zwyczajnie obrażenia naszej kontry. I szansa na kryty normalnego ataku dwa razy. Okej, okay. 60%! Ej! I ona ma chyba niezłe kryty. Jeśli chodzi o sparki, wymieniłbym waszą dwójkę, bo Edge ma już dwie umiejętności, które zawsze lubię używać, więc... No chcemy dla kogoś, kto ma jakby wolny slot, kim częściej będziemy mieli wolny ruch, możliwe... Możliwą taką akcję do wykonania. I chodźmy, tak już miałem mówić wcześniej w tym odcinku, że hej, mam nadzieję, że ta gra będzie miała dużo opcjonalnych wyzwań z nieco większym poziomem trudności. I szybko dostałem odpowiedź, że jak najbardziej. A Królicza Peacha generalnie jest bardzo supportową postacią, jej obrażenia są... Są... Healing Vibes, tak. Jej obrażenia są bardzo biedne, 40 do 50, to jest nic. Więc czysto nas zbuffuje, może czasami się zdaszuje. I na razie... No zaraz się pomyśli. Przeciwnicy są na tyle daleko, że bać się na razie nie muszę bardzo mocno o nic. Nie zaszkodzi, twoje dasze są mocne. To ci przyznam. Ciebie chcemy wrzucić jak najbliżej przeciwników, więc myślę... Luigi, masz ciągle dwa skoki? Tak, Luigi ma dwa skoki drużynowe, więc mógłbym to jakoś wykorzystać sobie, ale jeszcze się boję iść gdziekolwiek na ich stronę areny, gdzie jest ich tak dużo. No tak trochę nie jestem pewny, co mogę zrobić w tym momencie. Najmądrzej. Żeby nie narazić się na atak. I zobaczmy jeszcze, ile oni obrażeń zrobią. Po 200 obrażeń robią, 250 krytem. Więc nie możemy pozwolić, żeby ona dwa razy oberwała Edge. No ale ja lubię agresywnie grać, więc do boju. Do boju bierzemy was wszystkich. Dam radę obu rozwalić? Nie dam rady dwóch rozwalić. Do boju powoli, po kolei. I polecę w tą stronę. Masz w miarę daleki lot. Dobra. Zakładam, że... O, jakie dobre, jakie dobre. Tak bazuje na tym, że Edge raz oberwie i tyle. Poza tym da radę. Bardzo by tego wypadało dobić. I... Oj. Oj. Dużo wrogów.
Dużo wrogów, a ty będziesz ciągle żywy. Mogę odpalić super atak twój. Tak trochę chaotycznie się zabieram do tego. Próbuję wszystkie opcje tak przemyśleć powoli. I oczywiście grać jak najszybciej, bo nawet jeśli nie ma nagród za to, to i tak lubię, preferuję granie dynamiczne, szybkie. Prawie cię to dobiję. Chyba, że może coś lepszego? Nawet z krytem przeżył. Ledwo, ale przeżył. Ale spoko, jest dobrze. Jest dobrze, możemy nawet... Chyba się nie ruszać? Odpalę supermoc. Dobiję tego przeciwnika obok. Mam nadzieję, że nie zmarnuję supermocy na nim. Po prostu sobie strzelę go. I tyle. Dobra, jest dobrze, bo... Tak nie zrobią mi za dużo w tym... Jak? Jak dobrze? Ciekawa pozycja. Nie przemyślałem tego, że z tamtego miejsca będziesz w stanie we mnie strzelać. No ten już nie miał jak dobra. I teraz to wygrywamy. Poszło bardzo, bardzo ładnie. Ty będziesz ofensywny, że tamten na górze się brzydko schował. Ale Luigi, jego podwójne skoki, ty i twoje podkręcenia. Naprawdę przeżyjesz to? Jednak nie. Jednak nie. Luigi leci. Mógł przebiec w ogóle. Jego zasięg poruszania był ogromny. Ale nieważne. Ty pomóż dla koleżanki. Mam nadzieję, że da radę. Sama. Proszę, 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 proszę. Możesz się zdaszować. Możesz gościa. Ja go w locie? Ja go w locie? Jak ja to zrobiłem? Nie wiem, co to jest. Jakieś fajne kombo, że w locie, gdy daszował się go. Dałem radę rozciągać, to wyszło ciekawie. Dobra, już mi się bardzo podoba, co się dzieje za tymi zagadkowymi wrotami. Nie są to zagadki logiczne, jak moja pierwsza myśl była. Tylko kraina zabawek, ale jest to miejsce, które będzie służyło nam za areny walki. Może będzie jakieś przesuwanie? Strasznie ładnie wygląda. Aha, jest to ślizgawka jednostronna, nie mogę po niej. Zbyt stromo. Jak kamera dziwna jest tutaj, to w ogóle bardzo jak poziomy kapitana Toada w... No właśnie, Super Mario 3D World, z tym mi się strasznie kojarzy. Oczywiście też pierwsza gra miała podobne rzeczy, ale bardzo z Toadem mi się to kojarzy. Dobra. Tylko trzech tym... Czterech? Czterech liczę. Zapowiada się łatwo? Pięciu. Gdzie jest piąte? Gdzie jest piąte? Aha, czasami jak jest dwóch koło siebie, to lubię nie zauważać. Dobra, to samo co wcześniej. Nie zastanawiam się nawet nic nad tym, tylko że zmieniłbym... się na kurlika Mario, bo jest jedna sytuacja dla niego, w której będzie w stanie dwie postacie trafić, a wydaje mi się, że Luigi tutaj nie robi za dużo nawet ze swoimi podwójnymi skokami. Na razie bardzo ignoruję Kruligiego, który był moim ulubieńcem, ale mam nadzieję, że znajdzie się jeszcze dla niego miejsce w tej grze. No i jedziemy, chyba nie ma co, już na tyle ogarniam, mam nadzieję, tą walkę zapomniałem się lumami powymieniać, no bo jak zmieniamy drużynę, to tych lumów mamy na tyle mało, że trzeba ciągle o tym pamiętać. Nieważne, to leczenie było piękne. Twój atak jest na tyle słaby, że możemy po prostu użyć małego buffa. Dla każdego coś dobrego. Twoje podwójne ataki teraz dobrze przemyśleć. Mamy na tyle życia, że możemy nawet oberwać parę razy. Kurlik Mario chce ciebie wysłać na północ. Którędy? Tędy będzie najlepiej. Powinieneś na luzie rozwalić dwóch przeciwników z tego miejsca. I raczej to będzie najlepsza opcja dla ciebie. Jak to wygląda? Jak to wygląda z twoimi pięściami? Zaraz? Nie dosięgniemy do trzeciego. Nie jest nawet blisko. Więc byleby się ustawić mniej więcej schowanym. Nie ma co więcej myśleć. Odpalę kontrę, bo kto wie? Nie sądzę, że się przyda, ale przecież nie zaszkodzi. Może akurat. Mam nadzieję, że faktycznie postacie będą miały dwie broni, tak samo jak w pierwszej grze, bo to dodawało bardzo, bardzo, bardzo dużo głębi strategii wtedy. Teraz jeszcze najlepsza pozycja, żeby podbić się do góry. Czy dasz radę dwóch przeciwników rozwalić? Nie wiem, czy mogę teraz dużo. Myślę, że bym tutaj wylądował, żeby za tym kamieniem móc się ustawić na później. Mogę zdaszować, okej. I za pomocą tego... Jaki to duży w ogóle zasięg ma? Bo jeśli ma duży... Pamiętajmy, to jest kontra typu może trafić kilku naraz, jeśli dobrze się to zrobi. Ale w tym momencie są za daleko oni od siebie, żeby kilku złapać. Za pomocą tego dasza, tak? Że zdaszuje się, od razu zaatakuje go. I tylko jeden obrywa. Ale później będzie ten ruch, myślę, miał jeszcze fajniejsze zastosowania. No i tyle, tak? Prawie walka wygrana. Jeden kryt to za mało, niestety. I chyba spoko. Tak czasami się oberwie, ale... Gdy mamy króliczą piczę, która tak fajnie leczy...
Wyleczymy się więcej niż oberwiemy w każdej walce, więc... więc jest okej. Okay. I teraz dajcie mi po prostu Edge. Rozjeżdżamy jednego. Mam nadzieję, że cię to nie dobije się. Zobaczmy. Raczej nie wątpię, że wygramy to teraz. Ty... Masz? Masz! Gaba, coś! Dobra, tyle zabawy po prostu z tej walki. I oczywiście później, gdy jeszcze będziemy dostawali trudniejsze wyzwania, bardziej skomplikowane walki i tak dalej, kilku minibossów naraz i nie wiadomo, dziesiątki przeciwników, to będzie dopiero ciekawe. Nawet w tej krainie mamy te kształtne zagadki. Dziwne monumenty, klucze. Kolejna walka. Przy okazji expy zdobywamy, tak? W trakcie tego. No praktycznie to samo. Co jedynie zrobię, to dam w twoje ręce coś takiego dla Edge. No właśnie, ona i tak tego ognia nie będzie używała, żadnego Luma, bo jej dwie umiejętności są super. No kolejna bardzo podobna walka, więc możemy od razu zająć się buffami. Standardy leczenie od siebie. Już prawie pełne życie Edge będzie mieć. Leczące vibesy wskakują. Byle teraz Kurlik Mario jakoś może dolecieć w dal i zabić tygę po drugiej stronie mapy. To wydaje mi się bardzo dobry pomysł. Tylko ustaw się tutaj chyba. Tak, to będzie... będzie idealne. Mam nadzieję, że wyląduję gdzieś, gdzie mogę... gdzieś, gdzie mogę ciągle dwóch przeciwników trafić. Nie gadaj. Musi zaskoczyć. Trzymajcie. Czymś takim. Tak nastawiam się na to, że raz oberwę, ale... w tym momencie już mogę pozwolić sobie na granie bardziej agresywne. I teraz może wyjdzie coś ciekawego z użycia tej umiejętności Edge. Gdy przeciwnicy się ruszą, wtedy zacznie się akcja. Czy dam radę sprawić, że... Zaraz. Mam pomysł, bo przeciwnicy, gdy jest ich tura, się zawsze ruszają. I chcę to wykorzystać, tak? Tą kontrę... ciachnięcia. Walnę ciebie. Ustawię się tutaj na środku. Z tą supermocą. Przeciwnicy robią coś takiego, gdy jest ich tura, że najpierw biegną, potem strzelają. Więc mam nadzieję, że aktywują Edge umiejętność i potem się zabiją. Po prostu. Strzelę tego w oddali. Może być. Twoje kryty są naprawdę niezłe. Teraz mogę jeszcze pozbyć się... trafić w tego. I cała moja taktyka polega po prostu na tym, że Edge zaraz się odpali, gdy tylko przeciwnicy... O właśnie. Obaj leżą. I nie będę płakać, jak raz oberwę, bo się więcej w tej walce wyleczyłem, więc netto jestem na plus. Prawie, ale... dlaczego? Nie wiem, bo od razu mi się pojawiła ta postać, to sobie nacisnąłem. Może bym jakbym podpalił, to bym wygrał. No cokolwiek. Jest po tobie. Bzium, nie są za ciężkie te walki. Na dole jakieś tajemnice. Czy będą tu w ogóle zagadki z przesuwaniem, czy tak po prostu sobie zwiedzam? Nie wiem. Da się w ogóle coś zepsuć, jeśli na przykład pójdę... nie będę miał drogi powrotnej? Nie mam pojęcia, jest tych walk trochę. Nie czekajmy, lecimy po następnego. Później będą ci ogniści, sługusi kursy, więc z nimi będzie mogło być troszeczkę ciekawiej. Dobra, powtórka, praktycznie to samo znowu. Dajemy sobie obrażenia większe, dajemy sobie buffa od... po prostu leczenie. To animacja. Możemy już sobie pominąć. I teraz tam jest dwóch, więc podbić was na daleko. Jak z zasięgami. Ty biegasz bardzo krótko. Więc Mario. Podskocz z koleżanki i dwóch. Zabijesz na jedno trafienie. Po prostu od tego zacznijmy. Twoja kontra nie jest potrzebna. No jeśli zabijemy czterech przeciwników w ciągu jednej tury, to czym więcej się później martwić mamy z tego wszystkiego. Ty... możesz polecieć do tej dwójki. I później tam Królicza Picza jeszcze sobie kogoś strzeli, nieważne. Teraz jednak damy radę w tego. Mogę ciebie zranić. Mogę się naładować, mogę zdaszować. Okej. Zacznijmy od tego. Tylko czy... nie wiem, jak z zasięgiem teraz będzie. Bo na chwilę obecną zasięg tego superataku nie jest ogromny. Więc jak trafię tego... czy obaj obu złapię? Złapamy obu! Super! Nie wyglądało na tej animacji, jakby kolega obrywał? Ale jak najbardziej działało. I tutaj jakbym tylko miał milimetr więcej poruszania się, żeby zdaszować kolegę, to byłoby po walce w ciągu jednej tury.
Nie ma szans, prawda? Znaczy mogę przetestować to, czy co? Nie. Trzymaj, przeżyjesz, ale... Jednego miejsca poruszania mi zabrakło. Nie będziesz nic robił? Serio? Nie gadaj. Nie ma co. Dobra, to idzie szybko, to idzie łatwo. To idzie, nie mam pojęcia co z tobą zrobić, żeby lumę zdobyć, ale to... Będzie już wyjście z tego miejsca. Strasznie urocze, pełne detali. Niby takie tylko klocki zabawkowe, ale... Ale nie wiem, bardzo mi się podoba jak to wygląda. Też kamera się nietypowo zachowuje. A, i teraz będę mógł wyciągnąć ten trójkąt z tego miejsca i zanieść gdzieś indziej? Wcześniej nie mogłem chyba wyciągać, a może mogłem? I po prostu wyciągnąć tamto koło z podziemnej świątyni i tam zanieść do innej zagadki? Nie wiem, ale hej! Mamy tutaj nowych przeciwników, jest ich tylko 3. 400 życia to jednak jest całkiem sporo. Oni mają 200 obrażeń oraz podpalają nas. Są słabi na wodę, co można się domyśleć. Zasięg poruszania niewielki. Damy radę. No na tą walkę Królik Mario nie do końca będzie się nadawał, ale... Ale czy to ma dla mnie wielkie znaczenie? Poradzimy sobie. 200 obrażeń oni zadają, więc to jest naprawdę... Na tyle mało, że się nie boję. Jesteśmy niestety troszeczkę... Daleko od przeciwnika. Więc zanim... No ciężko będzie to bardzo szybko wygrać. Mogę ciebie za połowę. Nigdzie sytuacji, żeby paru naraz trafić. No cóż, chodźmy. Tu jest twój zasięg. Więc już tu. Edge. Lecimy. Gdzie dokładnie lecimy? Po prostu po tego jednego. Możemy po prostu po tego jednego złapie za... O, tyle. Nie ma co kombinować za bardzo. Wlatuje, dasz? Wlatuje jeszcze jeden atak. Nie da się czymś takim raczej za planszę wyrzucić przeciwnika. Pięknie. Przepięknie nawet bym powiedział. Przepięknie. Tamten dwa razy, ten jeszcze też dwa razy po 109. Dobra, dwóch przeciwników będzie martwych i trzeci będzie ledwo żywy. Co tu więcej się martwić o cokolwiek? Pa-pa-pa, para-pa-pa. No bo to nie ma jak trafić dwóch naraz, ale nieważne. Zaraz. Nie, masz jak? Masz jak coś? Prawie. Gdyby Luigi był z nami zamiast Króliczej Peachy, mielibyśmy to zrobione w ciągu jednej tury. Ale jak mówię, jest to na tyle łatwe, że raz oberwanie świata nie kończy. Wystarczy teraz parę kroków podejść i się mścimy. Bum! Po prostu. Nowy przeciwnik, który jest z ognistą wersją tego. Jego strzały podpalają, ma trochę więcej życia, jest odporny na ogień. Wiadomo, żywiołek taki. Więc to jeszcze nie koniec. Aha, tu jest taki trójkąt. Ale z tym też widzę inter... Mam tu jednak coś umieścić, dobra. Nieważne, myślę, że to wyciągnę i zaniosę gdzieś indziej. Nie, na tym to polega. Idziemy po chyba ostatnią walkę tego miejsca. Będzie chyba wszystko. Cześć. Znowu 3? Czy coś więcej? Jeśli 3, to... Aha, teraz mieszanka, teraz mix. Pewnie jeden ognisty i kilku słabszych. Pokażcie. Tylko 3 przeciwników. Z czego 2 ognistych i 1 nieognisty. To może być całkiem łatwe. Byle dostać się tak daleko. Mam ochotę zabrać Luigi'ego zamiast Peach. Pytanie, czy będzie miał on jak trafić celnie w tej walce sobie. Mam nadzieję. Tego chciałbym Luigi'im przysnajpić. Tutaj byśmy wysłali sobie Edge. I ciebie jakoś wszyscy inni... W ciebie Królik Mario rozwali. Dobra, powinno być wszystko. No w głowie mniej więcej się wszystko kalkulowało. Ale może nie wziąłem pod uwagę tego, ile oni życia mają. Może... No właśnie, 400 HP, gdzie żadne moje ataki tyle nie robią. To robi maksymalnie 350 bez kryta. Strzał Luigi'ego. Z tak daleka robi 400. I czy Luigi dałby radę w tamtego, z tamtej strony daleko trafić? Zaraz, Edge. Edge ma właśnie 2 ofensywne mocne ataki. Edge mogłaby pociachać tego obok. I drugim atakiem tego. Próbuję sobie milion rzeczy w głowie obliczać w tym momencie, żeby to się pododawało. Bo Królika Mario, jakbym wysłał po tego, mógłbym go zabić. Ale czy by się to opłacało? Po prostu Królikiem Mario polecieć i jednego przeciwnika rozwalić. Może? Może by się opłacało? Edge... Tylko Edge właśnie z tej pozycji musiałaby wyskoczyć. Ale trafiłaby co najmniej... Jeśli Edge...
Dobra. No właśnie, wszyscy się nie odbijamy, bo co gdyby królika Mario wysłać tam, a Luigi'ego wysłać tam, a Edge wysłać tam? Dwie postacie mogę gdzieś wysłać, nie trzy. Ale mniej więcej mi się to kalkuluje, tak troszeczkę. Dziwny pomysł, to wam przyznam. Chcę ustawić się tutaj, żeby móc teraz wszystko po kolei odpalić moc Edge. Mhm. Wykorzystam to na starcie, żeby po prostu uderzyła, gdy ciągle możemy dashować się jako Luigi. Proszę. Pociechany. Jednak przeżył to niestety. I nie jestem na obszarze, który robi największe obrażenia. Tylko 316 maksymalnie, chyba że kryt. Ale wzrok bohatera tamtego z daleka ściągnie na 100%. Więc to będzie zrobione. Króliczy może rozwalić sobie tego z lewej. Okej, dobra, mamy to. Mamy to. W troszeczkę pokręcony sposób. Ale... ale to będzie zrobione. Jakby zakładając, że przyjrzenie się Luigi'ego zadziała tak jak planuję. Ciężko to komentować, gdy w głowie tyle obliczeń się dzieje tutaj. Teraz tego pocisnę. Ciężko opisać każdy krok tego planu. Następnie, gdy się przyjrzymy, przez to, że jest ognisty, nie mogę żadnego podpalenia wykorzystać na tą walkę. Na tych ognistych przeciwników, tak? Oni są trudni i też nie mogę mojej najlepszej rzeczy na nich wyciągnąć. Jakby krytnął. Nie, ale teraz przeciwnik powinien zacząć biec. Yeah, i go nie ma. Ciągle można to zaliczyć jako jedną turę, myślę. Okej. Dobra, udało się wykalkulować. Nie dokładnie tak jak planowałem, ale... ale zrobione i chyba w tym miejscu mogę ciągle sprintować, nawet trzymając przedmiot. Chyba w tym miejscu wszystko zrobione. Znaczy wszystko, nie wszystko. Są dwa miejsca, gdzie mogę wrzucić sobie ten trójkąt. Aha, tak to działa. Myślałem, że mam tam też zanieść ten trójkąt. Nie, po prostu jedno miejsce aktywuje mi inne miejsce. I Luma nowy. Już bardzo mnie ciekawi, jaką moc może mieć. Luma z megafonem. Tak to, czas bohatera. Screech się nazywa. Krzykacz się nazywa. Dziękuję za uratowanie mnie. Utknąłem tutaj przez po prostu wieki, mam wrażenie. Ogi nie jest ciągle udowodzenia, co? Nie lubi Ogiego. Sekretna strefa się tu nazywa. I fajnie, że lumy zdobywamy dzięki temu. Lumy? Tak to się odmienia? Lumy brzmi Raymanowo. Ale Raymanowo to by były lumsy, nie lumy. Okej. Sekretna strefa zrobiona. Była bardzo fajna. Czysto od strony walki. Niezbyt trudnej walki, ale bardzo fajnej walki. Twoje rzeczy. Whoops, gotta go! Się twoja umiejętność nazywa. Tak? Tak, dobra, ciekawe. Więc krzyczymy tak głośno, że straszymy wszystkich wrogów i uciekają od nas wtedy. Kojarzy mi się to z Donkey Kongowym DLC, że ktoś tam też miał taką umiejętność, która... nie, Donkey Kong miał umiejętność przyciągania wrogów do siebie. Nie wiem, czy ktoś inny miał też umiejętność odrzucania wrogów dźwiękami, ale jest to przynajmniej trochę podobne. I przy okazji również jego druga pasywna umiejętność, jak rozumiem, to zwiększenie krytycznych umiejętności wszystkich broni. Spoko. Od razu też wszystko to możemy ulepszać sobie. Jest to na tyle tanie. I niedługo na poziomie 9 będziemy mogli jeszcze bardziej wszystkie lumy poulepszać. Ciebie nie używam, po prostu na razie zwiększonej defensywy. Dużo bardziej wolę jako Peach dać sobie nieśmiertelność, czy jako Królicza Peacha dać sobie mega leczenie i tyle. Ale na pewno ma to jakieś swoje użytki. Dobra, fajnie. Takie poboczne strefy. Dobry. Będzie 5 w grze. Dobry? Będzie 5 takich akcji w grze, jak rozumiem. I pewnie jakieś super wyzwania jeszcze inne niż takie przejścia będą w tej grze. Teraz jednak patrząc na mapę, co mi pokazujesz? O! Nie wiedziałem, że ten dungeon też ma mapę własną. Więc tutaj z 12 sparkami przyjdź i... ze złego do gorszego? Co to jest właściwie? Ze złego do gorszego, nie wiem. Nie wiem, czy mamy to dostępne w tym momencie, chyba nie. Ale po tych wielu przygodach najwyższa pora uratować tę Ukrainę od klątwy deszczu i od kursy. Kursy jej macek. Mrocznych. Będzie cały dungeon w środku, bo niby już bossa tej krainy mieliśmy w postaci tego tygrysa. Więc co może być dalej? W ogóle ty się nazywasz Migotka? Tak cię nazwę. Sorki, że nie mogę zrobić więcej. Nie jestem dobra w walczenie tak jak wy, dobry.
Do następnego! Nara narty! Narazki! Nie wiem, czym dalej gram, tym bardziej kocham ten koncept Mario Galaxy połączonego z tą grą. Jest to tak idealne dla mnie, monety co sobie podniosę. Tak fajne, fajnie działa dla mnie te elementy z galaxii przeniesione do tej gry, te bitsy, te lumy. Te lumy z króliczymi uszami są bardzo fajne dla mnie. I tak samo ta budowa świata z elementami z Super Mario Odyssey, jak te monety, jak te szybkie podróże flagi, mapy z różnymi sekretami. Nie, tak działa dla mnie dobrze ta kombinacja. Strasznie, strasznie podoba mi się ta gra jak na razie, jeśli nie zauważyliście jeszcze. Gnamy dalej. Akcji z Eikami. Ten przeciwnik ma flagę nad głową, a nie level. Nieważne. Już zmienił zdanie. Dobra, dobra. My się już znamy, my już takich z takimi się rozprawiliśmy. Niezłą garstką w tamtym sekretnym miejscu. Może nowa muzyka? Może bym chciał za dużo. Okej. Dobra, wtedy był bossem. Teraz już będą często normalni przeciwnicy tacy. Potem była kolejna walka o uciekaniu od nich. Teraz po prostu walczymy. Następny Luma! Rozpieszczacie mnie nimi jednak na początku. Aquanox. Przygotujcie się na to niezwykle kreatywne tłumaczenie jego imienia. Wodnisty. O Boże, jak on to wymyślił? Tak się cieszę, że tu jesteście. Jeśli wygracie tą walkę, to ja chętnie do was dołączę. Bohaterowie! I opuszczę to miejsce na zawsze. Uważajcie na ognistych pachołów. Ich efekt płomienia może podpalać wielu bohaterów naraz, jeśli się zbliżą do siebie, rozrzucając ich po całej mapie, rozpraszając. Jeśli wejdziesz w kontakt z kimś innym, gdy się palisz, to oni wtedy też się podpalą i będziesz miał przerąbane. Ale tak działa ogień, jest on gorący, jeśli nie wiesz. Dobra. I twoje statystyki. Wtedy miałeś 900 chyba życia, teraz 1000, to jest zależne od leveli. Tamto miał chyba 6. Wy po 200, kilka ognistych. Jest to czysto walka pod akcję i tyle. Więc Królik Mario będzie miał raczej parę fajnych sytuacji na was zawalczenie dla siebie, Luigi też. I wiecie co? Ta drużyna mi się całkiem podoba. Może Peach by miała jakieś fajne akcje i nieobrywanie. Ale jakoś ten zestaw lubię. Zastanawiam się, czy może jednak kogoś innego by dobrać do tego. Bo Luigi i Edge będą dobrzy na bossa, ogniści kolesie. No tak zajrzę jeszcze do tego przygotowania. No Mario raczej nie chce. Supportu od króliczej Peachy nie potrzebujemy jej leczenia, bo ona jest po prostu do leczenia i tyle. To jest jej główne zadanie, chociaż też te ataki jej są spoko. Króliczy wydaje mi się dobry na dużą ilość słabych przeciwników, jeśli już. Nie, ciągle nie rozumiem za bardzo, jaka jest świetna strona Króliczego w tej grze. No i Peach z bazuką też jest fajna, ale szczerze ta trójka jest okej. Jak na razie Edge po prostu tak się fajnie gra, że ja nigdy nie chcę wyrzucać jej z drużyny, tak bardzo już ją lubię. Rozrzucenie po planszy i odrzucenie właściwie od siebie jest dobrą opcją, nie wiem jeszcze dla kogo. Mam ochotę dla Królika to dać? Królika Mario? Spróbować przynajmniej. Wzmocnienie. Jak to teraz wykombinować? Myślę, że zamienię w taki sposób. I tak spróbujemy. Zabrałbym ci poruszanie na razie w zamian za częstsze używanie przyjrzenia. I myślę, że tyle. No na tą walkę przyznam, przychodzę bez większego konkretnego planu. Błaha! Nietypowe, rzadkie, niskim tonem powiedziane, królicze, błaha. Tu jest was dwóch. Ale mamy wykrzyknik mówiący, taki tygryskowy wykrzyknik, mówiący, że oboje oberwiemy. Jest jakaś pozycja, nie, z każdej pozycji, by kontra mnie zabolała. To robi 400. Okej. Luigi może z daleka trafić, ma bohatera. Oni niestety za płotem siedzą, więc są ciężcy do trafienia. 400. I z bohaterem 2×400. Okej. Mogę też jako Luigi domyślnie tego sobie trafić daszem. I teraz jeśli strzelę, przybiegnie on do mnie i potem Luigi dobija obu. Wydaje mi się to nie najgorsze. 400 obrażeń plus bohater. Może za szybko próbuję. Nie wiem jeszcze co Edge by chciało w tej walce. Może odbić się, dolecieć. Może doleci na górę. Doleci na górę, trafić jednego, jeśli będą dobrze współpracowali ze sobą. Okej. Ja bym już po prostu wleciał sobie z taką kombinacją, bo powinno to przyciągnąć tygrysa do nas. Oberwie dwa razy, ale podejdzie w taki sposób,
Wow! Ten to po prostu sam wyczyścił, nieważne, że jakieś wielkie plany miałem. Większe. Liczyłem na to, że tygrys się ustawi tutaj, a następnie Królik Mario... Nie kręć się. Królik Mario sobie sprzątnie tych dwóch przeciwników, ale... Nie będzie to nawet potrzebne. Więc... no któryś przeciwnik przeżyje. Jak to robić? Mogę po prostu poczekać tak naprawdę. Mogę po prostu to przeczekać. Nie no, tutaj będą mnie snajpili. Teraz mam burzę Edge, jej zwykły bumerang mieczowy i twoje ciachnięcie. Wrogów pięciu. Grać na bezpiecznie i się chować i czekać, zabić sobie jednego. No ja tak nie lubię sobie czekać. Spróbuję wysłać Edge jak najdalej. Nie wiem, czy to dobry pomysł? Jest to, wydaje mi się, najciekawszy pomysł i najciekawsza strategia. Jestem możliwy do schowania się. Zaraz. Nie, nie mogę zdaszować się niestety do ciebie. Ale gdy zacznę, będę schowany. Jak tylko ty zaczniesz biec w moją stronę, oberwiesz. Ale cię to chyba nie chociaż to robi duże obrażenie, ale raczej nie na tyle. Bo te 400 HP to jest dużo. To jest całkiem dużo. Mhm. I ty po prostu schowany możesz sobie... No dobić jednego... Dobra, spoko. Raz czy dwa się oberwie. Co jedną, co dwie, co trzy walki wyciągniemy sobie króliczą piczę i... I tyle. I o życie martwić się strasznie nie musimy. O właśnie. 130 tylko. Myślałem, że będzie to mocniejsze. Auć! Wystawił mnie... Na widok dla trzech przeciwników. O, ow. Dobra, trafił. O, mama. Ten na górze na szczęście nic mi nie zrobił. To bolało bardziej niż się spodziewałem. Luigi, możesz pozbyć się tego? Czy możesz dolecieć gdzieś daleko? Czy możesz tego na górze? Nie. Tamten jest bardzo niewygodny, żeby coś mu zrobić. Ty możesz dasznąć, zamordować. Prawie. Jak daszniesz tego, myślę, że możemy. Tak, myślę, czy w tej turze da się to zrobić. Wydaje mi się, że nie. Nie możemy obu? Możemy obu. Jeden będzie leżał, drugiego zaboli. Nas też trochę w zamian za to zaboli, ale trudno. Może być. Może być. Masz tą tarczę, może akurat się przyda. Nie może tak skupiać się na tym, żeby nie obrywać nigdy, bo... Nawet samo to leczenie króliczej piczy jest więcej niż wystarczające na ogół. I teraz... Byleby... Oj, ty nic nie zrobisz. Czy tego zabijesz? Tego sobie sprzątniesz. Królik. Czy wolisz ty? Ty możesz tego zabić. Luigi też możesz straszyć przeciwników. Ciekawe, jakby to zadziałało. Wydaje mi się, że by nie zadziałało, jakbym na przykład teraz tego użył. Ale spróbuję. Po prostu zobaczyć, jak zadziała. Będzie po prostu biegł. O! Jesteś ciągle na moim celowniku, jesteś! Tak mogę cię rozwalić. Mogę ciągle wyskoczyć w dal, ale bardziej bym wolał... Ty możesz dojść dal... Zaraz. To idzie lepiej niż myślałem. Jakby w mojej głowie była niewielka nadzieja właśnie, że... Użycie tego krzykacza... Zadziała dokładnie tak, jak zadziałało. O! A to cię boli, koleżko, a to cię boli. Powiedz, że... Mogę w ciebie. Okej. Po kolei, powoli. Ty jeszcze możesz podejść. Możesz, nie możesz zdaszować. Dobra, i zostanie nam tylko jeden przeciwnik. I tyle. I po problemie. Możesz sobie odpalić kontry. Może być, tak? Czasami się oberwie, ale... Ale to się wpisuje w koszty. Bye. Podoba mi się. Kryt siadł. Nice. No i co mi ten zrobi? Nawet nie strzelił. Nie było się czego zupełnie bać. No co, dolecisz do niego dwiema postaciami i tyle. Zacznijmy od... siebie. Szkoda, że nie masz już dwóch daszy. Zabrałem ci to w zamian za potężne obrażenia, co mimo wszystko jest na ogół lepsze. Jakbym od razu... Liczyłem na to, że płot połamie. To by teraz było bardzo przydatne. Nie wyszło. No trudno. Króliku, nie rozczaruj mnie. Nie rozczaruj mnie! Jesteś jeszcze mu po głowie. Nie zabolało. Ej, serio, jest coś takiego?
że jeśli zręcznościowo dobrze to zrobię, to mogę jakby przeciwnika w powietrzu złapać. Czysto dla stylu mam wrażenie, że jeśli zacznę atakować, gdy przeciwnik jest w powietrzu, to mogę jakby jeszcze tak fajnie stylowo bić, gdy lata. Tak ciężko pamiętać o tym, jest to takie żalone, ale... Ale chyba warto mieć czasami na uwadze. Od razu poziom 8, na 9 będziemy mogli już te... jeszcze ulepszenie sobie zdobyć. Dla każdego lumy, tak? Na jeszcze mocniejszych ich zrobić. Nice, 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 to była całkiem porządna walka. Trzeba było troszeczkę pokombinować. Aquanox dołącza do nas. Bye, bye. Mhm. O, skillsy właśnie dla każdego odblokowane, ale zanim pójdziemy na górę, o co chodzi z tobą? Gdzie, czy... Do podziemi? Z powrotem do tej świątyni? Jakoś tak to pierwsze, co mi do głowy przychodzi. Bardzo dziwna... Co jest? Gdzie... Co? No, P-block. Ten pokój jest zarąbisty. Musimy znaleźć tutejszego dekoratora wnętrz i zaprosić go do pracy nad naszym statkiem. Co? Marne są tego szanse. Ten pokój został stworzony przez znudzone króliki pragnące rozrywki. Jednak wygląda na to, że kompletnie go porzucili, zanim go skończyli. Jednak wygląda na funkcjonalne. No wiesz, jeśli chcesz spróbować... Sprytnie, Genie, ale czy wiesz, że króliki, gdy projektują takie pokoje, zawsze zostawiają nagrodę na końcu? Pozwól, że ci pokażę. Że ja ci pokażę grając. Nie wiem, o co wam chodzi z tym dekoracją tutaj, co to wygląda strasznie tak metalowo, pusto i sucho i bez życia. Ale okej. Okej. Dobra, to nie był koniec na szczęście. Każdego koloru, jakie tylko pragniesz, wyzwania monet w tej grze będziemy mieli dla ciebie. Tak myślę, że w pierwszej grze nie tylko były właśnie też czerwone, ale też jakieś inne. Spoko. I każdy kolor monety to nieco inne wyzwanie. Może być. W nagrodę po pierwsze moneta, po drugie... Może jakaś broń nowa? Nie. Jeszcze więcej zwykłych monet. I coś na temat tej planety w kontekście Atlasu Galaktyki. Plaża Latarni Morskiej to była jedna z pierwszych planet, którą króliki zajęły dla siebie, na której się zaludniły po tym, jak Mega Bug, boss pierwszej gry, został pokonany. Tak zakończenie gry polegało na tym, że hej, teraz wszystko jest okej, między nami, króliki są teraz częścią świata i są wszędzie i tyle, akceptujemy, króliki teraz są częścią wszechświata i kropka. Żyją teraz w tym uniwersum. Dla królików była to dobra, prosta decyzja, klimat jest tutaj słoneczny, ale łagodny dzięki temu płomieniu ze szczytu Latarni Morskiej. Świątynia tutejsza jest też dobrym miejscem dla poszukiwaczy skarbów, koncerty są częste i mówi się też, że monety można znaleźć na drzewach. Że pieniądze rosną na drzewach w tej krainie. Kto by nie chciał, dobra. Tykie. Pojedynczy pokój randomowy. Co też znowu było, wiecie, częste we pierwszej grze. I co? Będzie boss tego świata, że po prostu podejdziemy, cutscenka i tyle. Pek, 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 pek. Jest, 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 jest. Jest jeszcze więcej akcji, aha. Przyciski, które aktywują walki. Zaraz, co? Muszę coś ustawić, taka zagadka. No nie wydaje się to... Kocham to. Nie wy... w lewo proszę cię, proszę. W czym masz problem? Aha, musiałem do samego końca. Perspektywa mnie minimalnie zgubiła. Dobra, tym razem ta mroczna energia nie transportuje nas bezpośrednio do walki. Jest częścią zagadki. I ten odcinek trwa już wystarczająco długo, więc się pożegnamy w tym momencie przed finałem tego świata. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie może w końcu ten świat skończymy. Trochę to zajmuje, ale jest tu wiele bardzo fajnych rzeczy do odkrycia na każdym kroku. Seria wyzwań, całkiem niezła i na pewno na szczycie znajdziemy coś grubego. Może drugiego bossa, może jakaś specjalna walka. Zobaczymy. Teraz jednak piruetik na pożegnanie i bye bye.